po meczu finałowym Pucharu Polski będzie się mierzyła ekipa Smoków. Być może będzie to starcie o bezpośrednio piąte miejsce w tabeli, na czym też zależy ekipie Łukasza Freitaga. A my zaczynamy pierwszy gwizdek i rozpoczynają Smoki. Kubiak zagrywał do Gładyszewskiego, pierwsze minuty Dawida Kubiaka dzisiaj na parkiecie. Adrian Skrzypek, jest szansa na kontrę. Lewandowski przejął to, Skrzypek, musi to być bramka, Gładyszewski nie trafia! Ależ to była fantastyczna okazja. Jeśli chodzi o wyjazdowy parkiet, tak można powiedzieć, ale twierdza Pniewy, wspominałem. 6 meczów w tym sezonie, teraz dobrze do Mrówczyńskiego, ależ to była akcja, najlepsza sytuacja gości w tym spotkaniu. Świetne zagranie od Wojciechowskiego, nie zdążą goście, 0-0 do przerwy. My słyszymy się za kilka minut. Teraz Wojciechowski, Waszak. Do boku. Wojciechowski do Waszaka. Jeszcze jest Waszak, Bułaszyk, przepraszam, Skrzypek, ma Adrian na lewej nodze w piłkę, ale obok bramki. I być może w ostatniej kolejce Toruń będzie ten mecz decydował o utrzymaniu, bo Toruń pojedzie do brzegu. Miał kas, jeszcze Gładyszewski, nie ma bramki. Bartka Gładyszewskiego w pierwszej, przepraszam, nie Bartka, tylko... Nukrego Czumburidze. Stankowiak, dobre rozegranie od Błaszczyka, co zrobi Oskar? Dobre to zagranie, Miałkas nie wsadził tam nogi, ale brawa dla Oskara, że to opanował. Jeśli chodzi o ekipę z Pniew, bo teraz lepszy okres Smoków, no goście skupili się bardziej na defensywie. Zobaczmy, była tam groźna sytuacja, ale rozpocznie Łukasz Błaszczyk. 34. minuta spotkania na zegarze. Stały fragment gry dla zespołu w czerwonych koszulkach. Oskar Stankowiak, Błaszczyk! 1-0! Otwierają wynik Smoki w 35. minucie spotkania. 34. przepraszam. Dla Red Dragons Pniewy. Piotr Błaszczyk tam ostatni dotykał futsalówkę. Jak tutaj usłyszeliśmy od speakera, jednak to uderzenie zostanie zapisane Marcinowi Mrówczyńskiemu jako samobój. Więc najlepszy strzelec ekipy z Torunia dzisiaj strzela, ale na razie dla Smoków. Linii bocznej nie ma cały czas okazji do przerwy dla zespołu Smoków. Rozpoczęła się 39. minuta spotkania. Szczepaniak, Waszak. Do Szczepaniaka. No na razie z tej gry przewadze nic nie wynika, ale teraz Wojciechowski, Błaszczyk dobrze. I teraz nie ma bramki, Mrówczyński. Jest przerwa, jest piłka w rękach Łukasza Błaszczyka. 5 sekund, no chyba już nie dadzą sobie Smoki wydrzeć tego zwycięstwa, choć w Chorzowie Adrian Skrzypek na 3-3 trafił na 2 sekundy przed końcem meczu. Błaszczyk, to musi być bramka! Tak jest! Piotr Błaszczyk i ma swojego gola dzisiaj! 2-0! Szósta bramka Piotra Błaszczyka w tym sezonie i mecz się kończy wynikiem 2-0. 13. zwycięstwo w tym sezonie ekipy Smoków pozwala zrównać się w tabeli z Orłem Jelcz Laskowice. Smoki mają 46 punktów na koncie. No i co? No i w takim nastroju mogę Państwa zostawić przed najważniejszym meczem dla Red Dragons Pniewy, być może w historii, czyli ten już najbliższą sobotę z Piastem Gliwice na antenach Łączna z Piłka.